to Bóg mnie wybrał i oba to temat również naszego spotkania została zapewnięte z Pana wypowiedzi. 30 parę lat temu z perspektywy Jarosina wspólna dnia z Czechami i Irokezów te słowa chyba brzmiały nieprawdopodobnie. Dla mnie nie brzmiał nieprawdopodobnie, ponieważ ja zawsze byłem jako osobą wierzącą i po prostu jestem typowym katolikiem, który się urodził w Polsce. Czyli no, jestem wychowany w kościele. Tylko jako nastolatek po prostu przestaję chodzić regularnie do kościoła, na przerwę i to wszystko. Ja nie jestem człowiekiem, który na przykład się typował, prawda? Nie wiem, jechał do Damaszku, miał jego wziął światło, bo prześladował chrześcijanie. Chrześcijanie nie prześladowały, a pokątnie tam do kościoła raz w roku albo dwa chodziło. Natomiast nie chodziłem tak regularnie. Natomiast zawsze byłem osobą, jak to się mówi, religijną. Jeśli interesowałem Panem Bogiem, mnie interesuje Pan Bóg, tak? Dlatego na przykład bardzo mnie interesowały religie inne. Na przykład czytamy o różnych wschodnich religiach. To jest bardzo interesujące, jak się ludzie wierzą. Mnie to bardzo interesowało na przykład w tym okresie życia mojego. I interesowałem się buddyzmem, szczególnie wydaniem zen japońskim i tymi hinduistycznymi, a także islamem, no w ogóle jestem człowiekiem religijnym, więc mnie to interesuje. Natomiast tak mówię, nie chodziłem często, zbyt często do kościoła, ale w pewnym okresie to minęło, co to znaczy chodzić do kościoła. No tak to powiem. Natomiast nie jest to jakiś taki głównym krążem, że nie ma. To nie. Ja jestem Panem Bogiem zainteresowany od zawsze.